Siemano, siemano, tu Gumiś i potęga wokalu. Dobra, kochani, tak jak obiecałem, zaczynamy sobie odsłuchiwać w całości niektóre z utworów do Eurowizji. Na samym wstępie oczywiście zapraszam Was do głosowania w Turbo Top Antyradia na zespół Snowblind, czyli mój zespół, który tam radzi sobie już bardzo dobrze. Także zapraszamy, kochani, w aplikację Antyradia. Idzie 5 razy dziennie głosować na Turbo Top. Alt plus tutaj w waszym prawym górnym rogu wyświetli się link do tego numeru. Jeżeli wam się to spodoba, to zapraszamy serdecznie. Kochani, zapraszam was też do playlisty z Eurowizją 2024 stworzonej przeze mnie, gdzie słucham w trzech częściach, w trzech filmikach odsłuchuję takie urywki propozycji do finałów preselekcji do Eurowizji. Kochani, no i spośród waszych komentarzy pod tymi filmami wszystkimi właśnie w tej playliście wybieram utwory, które będę odsłuchiwał w całości dzisiaj, żeby dać wam trochę czasu jeszcze, żeby było sprawiedliwie, żeby każdy obejrzał te z was, każdy z widzów obejrzał sobie te trzy poprzednie filmy i wybrał propozycje, które mam, na które mam zareagować w całości i odsłuchać, to żeby dać wam trochę czasu na dobry początek. Ja wybrałem dwie z propozycji, kochani, które mnie najbardziej zainteresowały. Oczywiście będzie to bardziej w stylu muzyki, której ja słucham. Pierwszy utwór to Serpents i Hourglass. Zobaczmy to w całości. Pierwszy raz posłucham tego zarogu i zobaczymy, czy trafiłem. Myślę, że akurat w przypadku tego zespołu jak najbardziej. Still alive, till you're sad.
Okej, mamy to. Mamy w końcu dobry korowy zespół w Polsce. Słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, kto tam jest na wokalu, bo kapitalnie łączy screamy z czystym wokalem, czyli coś, co ja bardzo lubię. Słychać wszelkiego rodzaju inspiracje, czyli Bring Me The Horizon na przykład. Nie wiem, Bertów, architekci, no po prostu absolutnie na najwyższym poziomie produkcja. Synthwave taki łączony z gitarowym brzmieniem, przepotężnym, potężne bębny, to wszystko triggerowane, stopa chodzi, fantastyczne screamy, no absolutnie coś na absolutnie światowym poziomie. Takie jest moje zdanie. Kapitalne. No pytanie, jak to jeszcze wypadnie na żywo, ale wierzę głęboko w to, że słychać przede wszystkim skilla wokalisty, także tu nie będzie lipy. Fantastycznie łączy to elektronikę z gitarowym uderzeniem. Coś, co ja uwielbiam i to jest absolutnie na najwyższym poziomie zrobione, aż no naprawdę szacun wielki. Także Hourglass to może... oczywiście nie wierzę w to, że ta muzyka na Eurowizji się przebije, gdzieś przejdzie dalej i zrobi jakąś zawrotną karierę dzięki temu, ale fajnie, że się pokazali, bo dzięki temu mogłem ich poznać i na pewno będę śledził. Chcę więcej posłuchać tego zespołu, bo jest to absolutnie mój typ muzyki z pierdolnięciem, z melodią, z ciężkością, ze wszystkim, co powinno być. Jeszcze do tego ten teledysk jak najbardziej dobrze zrobiony przez sztuczną inteligencję najprawdopodobniej. Także coś wspaniałego. Dobra, i drugi kawałek. Assembly i Short Period of Panic. Tutaj bez teledysku. It's gonna be okay. Soon it'll be over. Now it's no time to care. Piękne. World looks so pretty when it's body colors. The sun sets for you, my friend. It's time to let it in life. And you say to yourself, if death us right, the flowers and the cry. If death us right, the flowers and the cry. Okay. Puddling from no snow to time to think. The trigger sets you free. That's what you want it to be. Your heart racing, your stomach gaping. It's a short period of panic before you'll be. And you say to yourself, in death I surrender. Flowers and the cry. In death I surrender. Flowers and the cry. Absolutnie te dwa kawałki może łączyć dużo więcej niż wam się wydaje. Fantastyczna produkcja, po prostu na najwyższym poziomie, ależ tam jest selekcja, ależ tam wszystko jest takie jak powinno być. Żywe bębny tam brzmią jak żywe bębny, gdzie powinny, a tam gdzie mają brzmieć elektronicznie, to brzmią właśnie jak elektroniczne bębny. Kapitalnie
to jest przykład w drugą stronę, że wcale nie trzeba na tłoku dźwięków, żeby stworzyć fantastyczny numer. Dosłownie dwa akordy. Dosłownie tam jest F i G chyba. I to wystarczy. Oczywiście, że kamera przestała mi nagrywać, także muszę dograć jeszcze raz tą część. Dwa kawałki bazujące na zupełnie innych elementach. Jeden na rytmie i agresji, drugi na melodii. Kochani, oba mają fantastycznie miejsce na oddech, oba mają zmiany. Oba są kompozycyjnie i produkcyjnie po prostu fantastycznie zrobione. Assemblied. Naprawdę coś świeżego, coś wspaniałego, coś takiego, co jest pomiędzy takim analogowym brzmieniem. Słychać, że te gary są żywe, tam słychać też momentami jakiś taki właśnie synthwave, jakieś brzmienia typowo elektroniczne, ale to jest w idealnych proporcjach połączone. Piękna melodia, fantastyczny wokal i takiej muzyki chcę słuchać więcej, natomiast no absolutnie Serpents na najwyższym poziomie, kory, które po prostu no w Polsce jest kilka takich zespołów gdzieś jakby w tym mocniejszym nurcie. Materia, kiedyś Earth is My Home, Girl, Pale Path, takie rzeczy, mój Snowblind chociażby, raczej po tej lżejszej stronie takiej bardziej muzyki rockowej, ale też podobnie to wszystko się buduje, dlatego ja takie coś uwielbiam, sam taką muzykę gram, więc tutaj po prostu jestem fanem absolutnie, także dajcie trochę miłości tym obu zespołom, bo są kapitalne i nie pomyliłem się po tych krótkich fragmentach, sprawdzając właśnie te dwie propozycje. Dobra, dawajcie komentarze, co w następnym odcinku mam przesłuchać w całości, na co zareagować i o czym się wypowiedzieć. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was. Gumiś, potęga wokalu. Siemala!